jakiś sposób rozwiąże konflikt swoich rodziców z rodzeństwem. No i jest już czwartek, gdy Seba dowiedział się o tym, że jego rodzeństwo miało urodziny, o których on niestety, ale również zapomniał. No i zapomnieli również rodzice. Póki co się kąpie i rozmyśla, w jaki sposób mógłby naprawić te relacje. I może zaprosiłby właśnie całą rodzinę do siebie, urządził jakieś małe party. Zobaczymy, czy oni będą chętni, żeby przyjść. Później Seba musi jeszcze odetkać Klopa, bo ktoś im niestety zatkał. Klementyśka jeszcze śpi, tak więc długo jeszcze pozostanie w łóżku, nie ma co jej zrywać. No i to się już okazało, Seba już to wyczuł, że to było gówno akurat Klementyny. Tak więc to ona jest odpowiedzialna temu zatkaniu, ale no niech śpi, on ją za bardzo po prostu kocha, żeby kazać jej odetkiwać Klop. No i Sebunia jeszcze tutaj wyczyści łazienkę, przy okazji zmieni sobie ubranie, bo w tym już się pokazywał rodzinie. No i dzisiaj, tak jest, on szykuje po prostu imprezę urodzinową dla swojego rodzeństwa. Tak więc taki imprezowy look się mu trafił. Zejdzie na dół i jeszcze tutaj posprząta jakieś walające się miski. Trzeba właśnie wysprzątać chatę. On już planuje symulować chorobę, żeby nie iść do roboty. Teraz jak ci chlapnie z tego Klopa na te spodnie twoje, to będziesz miał plany. Nie przeżyjesz tego. Ej, co to jest, że ty już idziesz? To już jest 14 godzina, o ludu, jak on długo to sprzątał. Idź, człowiecze, ty. A ona nadal śpi? Ta dziewucha? Co z nią? Ej, Klementyna, wstawaj ty! Oni tutaj ładnie wyczyści, ona przyjdzie się wykonać. Wstawaj! Czemu tak się drzesz? Już jest godzina prawie 15, miałem iść do roboty, ale przecież muszę zasymulować chorobę, żeby zrobić imprezę dla mojego rodzeństwa. Kąp się. No i akurat tym samym zjawił się na imprezie Wiktor Kwiatek. Proszę cię, Sebuszko, przywitaj go serdecznie. No i Klementyna także wybierze sobie jakieś ubrania na tą imprezę właśnie. No cześć, Wiktor, miło mi cię widzieć. Wiem, że znasz Klementynę. I odszedł. No chodź, nie krępuj się, człowiek. No i Seba będzie urządzać właśnie przyjęcie, na którym zjawi się cała rodzina, no i też Ulka Lama. Tak się ją przyzwali, Lama, tak już zostało, ona się z tym źle czuje, ale wstydzi się powiedzieć, że to ją krępuje. Aleksander, Antek, Filip, Kajka, Sonia i gdzie jest Majka? Janek tu jest jeszcze? A Majka? Boże, kochany, on taki nie lubi. Nawet jeszcze kogoś możemy zaprosić, o! Opiekę społeczną, nie, no podziękujemy, ale może, no Aurorę? A dawaj Aurorkę tam. No dobra, wpadajcie na tą imprezę, ja już to organizuję tutaj. Okej, wszyscy goście są zaproszeni, ale nie wszyscy niestety przyjdą. Co już jest niestety troszeczkę przykre. Pewnie, że Majka się nie zjawi. Seba przywita Ulkę. No i leci jeszcze tutaj doprosić parę osób. Idzie Ferajna. Wujku Tomie, przyjdź szybko, bo ja organizuję przyjęcie dla moich nastoletnich braci i sióstr. No to niech przyjdzie Kamilu, naturalnie. No i wujek z Lilką. Może ewentualnie można jeszcze doprosić Lenę, ale nie wiem, czy Seba ją za bardzo lubi. Zjawi się Antek i jego brzuch. On tak bardziej Rozalkę by chciał jeszcze zaprosić, ale Klementyna nadal w wannie, ona nawet nie słyszy, że ci ludzie już przyszli. Boże. Olek tam już masuje Kajkę, Boże, kochany. No i Klementyna, nie zważając na pogodę za oknem, zakłada taką koszulkę bez rękawów oraz jeansy. W sumie są w domu, więc może się tak nosić. Rozalka przyjdzie z mężem, no i jeszcze z Waldemarem, który jest chłopakiem Aurorki. No i Klementyśka niestety umie podać jedynie kanapki. Dobra, nie zrobi spaghetti. Trochę tej tłoczno się nagle zrobiło, bo chatka jest malutka, to jest zwykła kawalerka. Tomo tam już, o proszę, nie może się przecisnąć do tej chaty. No dobra, proszę, wchodźcie do się... Sonika, ty masz tatuaż? Słuchaj, siostra, ej! Słuchaj, siostrzyczko, chciałam ci złożyć najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego najlepszego. Dzięki. Seba złożył życzonko, przekaże jej jeszcze bukiet z kwiatami, żeby właśnie troszeczkę ją udobruchać. Posłuchaj, mam dla ciebie jeszcze róże. Proszę cię bardzo. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Okej, miło, miło. Gdzie jest tak w ogóle Filipku? Trzeba go troszeczkę tutaj zawołać, ale widać, że z Tomem się całkiem dobrze dogaduje. Klementyśka schodzi na dół, żeby zrobić jakieś jedzenie. A, Aurorka, już proszę, rozmawiać z Samuelem, zaraz Lena będzie zazdrosna. No dobra, ja tutaj włączę muzykę, czy nie? Będziemy tak sobie tutaj przy muzyce, może potańczymy trochę? Seba się podjarał tą imprezą. Filipku, drogi bracie, wszystkiego najlepszego, kochany bratu. I mam dla ciebie też drobny upominek. Jezus Maria, co tam się dzieje? Mam dla ciebie kawałek takiego torciku czekoladowego, bo wiem, że lubisz takie smaki. A tu proszę, o proszę, o proszę. No, ta Lena z Samuelem nie mają po prostu zero jakiegokolwiek wstydu. Jeszcze Klementyna, o proszę, wpadają na nią, tak? Ona już tam się dusi. Tu się wala, jakieś miski się walają. Musisz podać teraz makaron z serem. Antek już się zabiera za chipsy. Sonika się załamuje, że oni mają tyle książek, że ona w życiu aż tyle nie widziała. Jeszcze przyszedł jakiś mały kundel. No, jakie rzeczy niespodziewane. Zaraz będzie jedzenie, chciałbym to powiedzieć. I teraz może potańczmy. Kto chce tańczyć, może zrobić to. Trochę mało miejsca w tym salonie jest, który jednocześnie jest jadalnią. Nie szkodzi droga Rozalko, może potańczymy my. Zobacz jak dziewczyny świrują w części salonowej. A do Kajki podchodzi jej brat, Tomo coś tam chciał. Ona robi kontrolę góry. No i Klementyśka już podaje jedzenie. Olek zasiada już z Rudym. Seba też, już mu ładnie pachnie, on lubi ten makaron z serem. A widać, z kim związała się Aurora. O proszę, o proszę. Z jakim typem się związała Aurorka? Taki Pius,
student. Kamilu, dobrze się bawisz z Samuelem, chyba się też dobrze dogadują. Tomo zaczął już tańczyć, ale nie przyszła jego żona, niestety chyba musiała iść do pracy. No i dobrze, proszę, zasiadamy, tak? Makaronik tutaj proszę, rozdawany, Sebuśka od razu już wziął. Ej, a teściowi! Jezus Maria, nie wychowana, Klementyna nie podała mu. Teściowi swojemu nie dała makaronu, a tylko to potrafi. Na górze, o proszę też, dziewczyny zaczynają tańczyć. O, Lilka jest, ona się zaszyła tym na górze. Reszta tutaj jest w salonie, potańcowują, Seba gada z Rudym. Słuchaj Rudy, jak nie masz gdzie się zatrzymać na zimę, to możesz nas przekimać, nie? Na tym kołczu, co tam stoi. Ale całą zimę, wiesz, że to trochę potrwa. Nie no, zima jest całkiem rzeka, prawie się kończy. Klementyśka, biegnij na zewnątrz, bo tam widać, że przyszła jeszcze Florencja, kolejny gość na imprezie. No i Lena niestety już wyszła, ponieważ brzuch jest zbyt duży, żeby tańczyć. Tomo ponownie widziany był w towarzystwie Rozalki i już coś się do nich znowu ciągnie. Seba posprząta jeszcze może te miseczki. On widzi, że goście się dobrze bawią, to tylko po prostu radość w sercu. No i ta Klementyna tak samo, tylko rozrzuca śmieci wszędzie, nic więcej. No słuchajcie, inna muzyka, bo tutaj nie chcemy do tego tańczyć. Tylko niektórzy chcą, a my nie. Kamilku już tutaj z Ulką siedzą, jedzą. Kajka nawet nic nie próbuje, co zrobiła ta synowa. Chyba ona jej nie wierzy, do końca myśli, że chce ją otruć. Seba tutaj odtwarzaczem operuje, bo nie każdemu się podoba taka muzyka. Ta Klementyna daje Aurorce jakąś gazetę. O, daje jej gazetę i weź sobie do domu, tutaj fajny artykuł jest. No dobra, ej. Klementyśka musiałaby się troszeczkę bardziej zakumplować tutaj z kimś z rodziny. Może ona by w końcu porozmawiała z teściową. Bo tak unikają siebie raczej. Kamil tu mówi, że on chorował ciężko przez całą zimę. Niestety miał katar. No i Seba opuszcza dzień wolny, on po prostu zapomniał o tym, że ma zadzwonić do roboty. Klementyśka leci do swojej teściówki, która idzie podziwiać jej obraz na tarasie. Dzień dobry, pani mamo Sebę. Wie pani co, pani jest złota kobietka, złota po prostu. Co ty mówisz dziecko? No dziękuję ci bardzo, to jest miła z twojej strony, ale czy złota? Nie mam tyle pieniędzy w banku, naprawdę, to a złota też w ogóle. No nie chodzi o bank, po prostu pani jest miła dla wszystkich i w ogóle, a pieniądze to nie wszystko, prawda? No przynajmniej w tym ci przyznam rację, dziecko. Pierwsze lody przełamane, Seba tańczy, może by potańczył z wujaszkiem. No i tym samym zabawa na tym przyjęciu była dobra. No i Sonka z Filipkiem mają się nieco lepiej, pod względem właśnie swojego nastroju. Mieli przynajmniej u brata imprezę. Klementyna pokazywała jeszcze Kajce, jak się miesza farby, ale już zbiera się właśnie do pracy. I Sonka chyba jednak została, tak więc Seba ją jeszcze trochę przytuli, bo to jego jest najukochańsza siostra, tej drugiej nie lubi, zresztą jej nie było. Sonka, nie wierzę, że ty masz takie tatuaże, no na serio, aż jestem w szoku. Może z Waldemarem troszeczkę porozmawiajmy, bo to jest chłopak Aurori. Ona już poszła, lecz zostawiła swego chłopaka. Klementyna też się już zwinęła. Została jeszcze ta Florencja, której imię się myli wszystkim, bo jest dziwne. Sonka, nie zimno. Ciesz czasem w takich butach z odkrytymi palcami. Już nie wspomnę o twoim brzuchu. Miło Florencjo, że napisz o mnie się, lecz nie. No i matka naturalnie, że również pozostała. I jeszcze sprawdza Sebastianowi historię przeglądania w internecie. No po prostu jest taka wścibska, o wiele bardziej niż wtedy, kiedy mieszkał Seba razem z nimi. Posłuchaj siostra, mogę coś od ciebie chcieć? No chyba nie. Sonia? Boże, Sonika, ty masz tatuaże? No mamo, zrobiłam sobie, tak? Może chciałabyś u nas zostać na noc? Okej. Okay. Mamo, ty też? No dobra, mogę też poprosić cię o to. Chyba ty chyba śmierdzisz. No dobra, mamo, słuchaj, że... Słyszałeś plotki następujące? Że Jagoda, po prostu. Ona uczestniczyła w odcinku zdrad. Ale nie mów o tym nikomu. Słuchaj, mamuszka, dobra, już nie opowiadaj takich głupot, tyle że... Chcesz też zostać na noc? Bo tak się patrzyłaś i będzie ci przykro pewnie, tak? No dobra, to zostań. No i Sonka jednak poszła się wykąpać i Seba teraz nie ma gdzie. Ewentualnie zlewie. Sebuśku, wykąp ty się przy zlewie. Sonka, już wypadł. Teraz ja. Niestety oni nawet nie mają miejsca, żeby rozłożyć jakieś gościnne tutaj łóżka. Także zostaje namiot, jeśli chcecie. To Seba wam rozłoży, ale tak kiepsko trochę, co nie? Sonka tutaj gada z Waldemarem. Zapoznają się, on podziwia jej tatuaże. Nawet nie było wiadomo, że ona je ma i robi. No mamo, nie bądź zła, że mam tatuaże. Okej, okay, dziecko. Matka się nie gniewa o te tatuaże, ale ty również się nie gniewaj, że zapomniało jej się o twoich urodzinach, najważniejszym w życiu. Nie gniewaj się, matka już stara jest, brat pamięta. No i w taki sposób Seba wypadałoby, żeby zwolnił trochę łazienkę, pójdzie jeszcze siku, tak więc. No tylko się troszeczkę lekko pochlapał, żeby ten smród z siebie zmyć. Niestety on nie może nakłonić nikogo do zrobienia jakiegoś żarełka. Pójdzie się chyba od razu przespać. A oni sobie tybuszują. Sonka z Kajką zostają na noc. Siostrzeczka sprawdzała maila swojego. Czeka na wiadomość od Adama, który chłopacie nie jest. Nie wiadomo, czy jeszcze ją kocha. W ogrodzie uwielbia.
puku jest. On wszedł gdzieś za kamarki, nie może wyczołgać stamtąd się. Chyba Kajka musi przyjść uratować go, Sonka znowu kąpać się chce. Puku, ty nie przesadzaj, za każdym razem gdzieś chodzisz i nie możesz wydostać w ogóle się. Teraz czekaj, aż ktoś uwolni cię. Kajka stoi, pilnuje Sebę. Czy ma dobry sen i nie moczy się w łóżko? Sonka z kolei myje się po raz kolejny. No i schodzi Sonka z góry. Ciekawe, co zamierza jeszcze robić tej nocki. Może, że ona idzie już? Pewnie, że tak. Ej, ej, Sonia, pomóż staremu dziadowi! O, ona nie słyszy. Biedny Puku. No, Kajka, o proszę, cały czas kontroluje Sebę i jego oddech. Jak za czasów dzieciństwa. Idziesz też do domu? No, ona też już chyba zrezygnowała. A może i nie? Nie, ona jeszcze przestaje potańczyć. To jest rozrywkowa babka. Seba wstaje i będzie już się kąpał. Wczoraj nie zdążył. O, Puku, proszę, usiadł sobie. Odpoczywa właśnie. Po co tak łazić się pieknąć? Można usiąść. No dobra, Puku. Już masz wyjście. Leć na chatę. Nie chcemy cię już tu. Dzień dobry, mamo. O Jezus Maria, jakie oni mają wszystkie przerażone takie miny robią. Ta się przeraża, że matka jeszcze nadal została. W sensie matka Seby. Bo ona nie. No co jest? Puku, Bożesz kochany, ty jesteś jakiś naprawdę nienormalny. No i chyba muszą wymienić sobie te ogrodowe siedzenia, bo ludzie się tylko skarżą. No i Klementyna, no ja nie wiem, co ty masz z tym staraniem. Cały czas tylko zatkowujesz tego klopa. Ona jeszcze na moment pogada z tą teściową przyszłą. Czy zamierza ona długo zostać u nich? A jak tam wasza wyprzedaż garażowa? Idzie w górę? Powiem ci, dziecko, że tak, całkiem okej, jestem zadowolona. Mam już nawet konto w banku, rozumiesz to? My i konto w banku. A, no to fajnie, no to naprawdę fajna sprawa, nie? Można złoto przerobywać. Co ty z tym złotem, dziecko? No i Klementyna musi jeszcze poszukać chwilę roboty. Ona by chciała być raczej takim naukowcem. A Seba niestety musi ponownie odetkać. Poczekaj, mamo, bo wiesz co, ona ma takie to sranie. Tak to ciężko odetkać później. No naprawdę, aż widzisz, że aż mnie odrzuca od tego. Już kłótnia. Już Kajka nie toleruje synowej. Nie patrz się tak, pani. No i jednak nie było żadnej oferty pracy. Tak więc Klementyna może spokojnie pójść sobie spać. Kajka już się nie pieki na nią. To jest w końcu jej chata i ona może robić, co chce. Seba się jeszcze dusi. No i musi niestety, ale podać jakieś śniadanie. Śniadanie dla matki. Niestety to tylko zapiekanki. Nic innego. Ten chłopaczyna nie umie robić. Kajka korzysta z toalety już naprawionej. No i w taki oto sposób Kajka została na noc u Seby. A jak i również zjedzą wspólnie śniadanie przy muzyce, tak jak to matka najbardziej lubi. Seba zasiądzie z nią wspólnie do jedzenia. Następnie jeszcze zmieni to ubranie. Nie idzie wcale do Mauryca, nie jest to mu potrzebne. Chodź, mamusiu, zrobiłam zapiekankę dla ciebie również. To miłe dziecko. Jak za czasów młodości. No i tak Seba opowiada taki tak marzy, co ich woziła na zakupy. Że całkiem mu się ona podoba, ale nie chce dać swojego numeru telefonu. Jest to trochę dziwne, ale najwidoczniej Klementyna nie jest tą jedyną. Rozmowa ze starymi ludźmi zazwyczaj sprowadza się do tematów lekarzy, tak więc. Kajka teraz wymienia, do jakich ona chodzi. Weź Seba, to sprzątnij szybciutko. I jeszcze sobie weźmiesz jedną zapiekaneczkę, póki matka stąd siedzi, bo ty tak okrążasz temat dookoła. To, co faktycznie chcesz, to nie mówisz. Mamuniu, jeszcze jedną zapiekaneczkę? O Boże! Jaka gościuwa! Przyszła na kopię w śmietniki! Nie chcesz mi się zdenerwować. Mamo, słuchaj, co myślisz o Klementynie tak naprawdę? No ja nie wiem, czy mam z nim się ożenić, czy nie. No, wiesz co, powiem ci, że to jest ciężkie pytanie. Chciałbym urządzić takie coś jak na przykład w teatrze. W teatrze się nie bierze ślubu, dziecko. Ładnie pachnie. Po prostu normalnie sobie urządzić się w ogrodzie, jeśli już tak bardzo chcesz. Ja jej tak średnio lubię, ale u wróżki byłam, powiedziała mi, że to jest dobre dla ciebie, dziewczyna, tak więc wiesz. No dobra, dzięki, mamo, za radę. Chociaż ja ci powiem, że ja we wróżki nie wierzę, to jest dla mnie naciągane. Ale wiem, że to jest twoja najlepsza przyjaciółka Salomea, cię w to wciągnęła. No i teraz tam łazisz. Rozumiem to wszystko. No to dobrze. Ojej, jaki jesteś zabawny, synku. Zachowujesz się zupełnie tak jak tata, jak był w twoim wieku. No właśnie, a ta Salomea, moja najlepsza koleżanka, nie? To ona, powiem ci, że już ostatnio mi opowiadała takie pierdoły, że ją niby ktoś zamknął, jakiś Turek w piwnicy jej nie wypuszczał, ona cudem uszła z życiem. No to faktycznie opowiada jakieś berednie. Pewnie chce kasę znowu pożyczyć. No i takim sposobem Seba musi jeszcze podnieść śmietnik. Oraz wyrzucić śmieci, a także lecieć na górę, skorzystać z toalety. Klementycha, chodź tutaj się przebrać, również się wykąpiesz. No i takim sposobem dopiero oni rozpoczynają o godzinie 12. Dzień. Po prostu są takimi osobami, które o wiele za długo siedzą w nocy. Kajka jednak ostatecznie się skusiła na zapiekankę kolejną. Całe szczęście Klementyna nie jest głodna, więc nie musi tam do niej iść i jej znosić. No i Sebucha też jeszcze musi wybrać sobie ubranie na dzisiaj, ale dotwarzyć się w synku w takim dyskotekowym ubraniu. Dzięki, mam. Nie dojadłaś jeszcze tej zapiekanki. Boże, jak marnuję go się będą. No i takim sposobem będziemy kończyć ten dzisiejszy odcinek. Dziękuję za obejrzenie i do następnego. Pa, pa!